kilka lat temu kryształowego dzika na festiwalu reżyserii filmowej, a także za twórczą pracę aktora z reżyserem. Ja sobie przejrzałam, panie Janie, jeśli mogę tak mówić, pana dorobek artystyczny w internecie, bo pamięta się te role, tak, ale zobaczyłam listę filmów, w których pan grał, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I takie pierwsze jedno młodzieżowe słowo przyszło mi do głowy: masakra. Tyle filmów, jedna osoba, tak wiele ról. I chciałam coś zapytać. Jestem bardzo ciekawa pana odpowiedzi. Czy czuje się pan spełniony? Chyba nie jest spełniony, to może być tylko idiota. Albo bufon. To nie istnieje w ogóle, takie zjawisko nie istnieje na świecie. Każdy zawód artystyczny, jeżeli w ogóle aktora można nazwać artystą, związany jest z poczuciem niedosytu, niespełnienia. To nigdy nie jest tak, żeby człowiek był z siebie zadowolony. Po co to? Ja nakręciłem dużo, nie dlatego, że to... Potrafi pan się przyznać w rozmowie, ja w Playboyu taki wywiad z panem czytałam, że jest pan w stanie jechać na drugi koniec Polski, żeby zarobić 1250 zł brutto. 600 nawet. Nawet 600. Nawet nie. No bo... A dlaczego? No proszę pani, no jeżeli sobie aktor nie uświadomi, że największy kapitał jest to, co reprezentuje, co przekazuje widzowi, a nie jego honorarium, to będzie kretynem. Ja dzisiaj słyszę, że aktor mówi, że on musi brać gówno do roboty, dlatego że musi sobie kupić mieszkanie. No to ja już wiem, że mam do czynienia z człowiekiem, który nie rozumie istoty mojego zawodu, dlatego że ja do 50 roku życia kupię żadnego mieszkanej działce, a ja za późno go wybudowałem. I gdyby na przykład ktoś podszedł do mnie, uderzył mocno w drzwi i spytał mnie: panie, co pan tu robi? I gdyby to zrobił sugestywnie, to ja bym wyszedł. Także to nie jest rzecz, która... Poza tym, proszę pani, no co to jest w ogóle dom? No domek, no. Ja coś nakręciłem ponad 200 filmów, gdybym nie wyrzucał pieniędzy przez okno i nie rozdawał, to bym całą tę wieś kupił, gdzie mieszkam, no. Także dom to nic... Teraz każda lachudra ma dom. Co za problem? Pani pojeździ po Polsce, to pani zobaczy. Taki cytat znalazłam z pana, zresztą pana można cytować naprawdę przy różnych okazjach. Gdy artysta wychodzi na scenę czy siada do pisania, musi mieć przekonanie, że jest najlepszy na świecie. A kiedy pan schodzi ze sceny, z planu albo przestaje pisać, to traci pan to przekonanie, czy ono nadal w panu jest? Nie, to jest kwestia dwóch biegunów. Pierwszy biegun to jest... Nie może aktor wychodzić na scenę, grając, nazwijmy go, powiedzmy, Hamleta, i mieć poczucie, że jest słaby. No. Przecież pani kupuje bilet nie po to, żeby oglądać na scenie czyjeś wątpliwości, tylko przekonanie, że to, co ja robię, robię najlepiej na świecie. Ale w momencie praw, jak gdzieś tam napisałem, trzeba już sobie uświadomić własną niedoskonałość i linię dalszego rozwoju. Czyli przerzucamy się od bieguna największej pewności do największej niepewności i w ten sposób unikamy kapitalizmu. No ja bym powiedziała, że w przypadku Hamleta to właśnie oglądamy wątpliwości akurat tej postaci, tak? Ja mówię nie o tej tak czy, wiem. Bo nie wiesz tylko o tym, który je wypowiada. Kino czy teatr? To tak jakbyś mnie spytała, żona czy kochanka. Trzeba mieć jedno i drugie. Nie, teatr to jakby poważnie oczywiście, to była żona, a kino to była dziewczyna, z którymi się czasami człowiek umawiał, żeby się z nią przespać, albo żeby zarobić parę groszy, albo żeby zobaczyć, nie wiem, Las Palmas, no. Co wtedy było bardzo trudne. No. Teraz... Ale panu się udało. Ja wiem, czym się, no, jakoś poszło, ale no, nie przesadzajmy. Kariera w przypadku polskiego filmowego aktora jest w ogóle bardzo, bardzo maleńka, ale też małe, powinniśmy mieć wymagania, bo to jest kraj ciągle biedny, na dorobku i tak uważam, że połowa aktorów zarabia za dużo, by się wziąć do roboty, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawód, a dopiero potem zarabiać pieniądze. Człowiek, który zarabia więcej niż na to zasługuje się, absolutnie degeneruje, dlatego tego nie wolno. Trzeba ciężko zarobić za parę groszy, to wtedy się rozwijasz i jako człowiek, i jako artysta, i tyle.
Wspomniał Pan w jednym, nie jednym ze swoich wywiadów, że nie przepada Pan za dzisiejszą młodzieżą. Chcę o to zapytać, dlatego że, tak jak Panu wspomnieliśmy, rozmawiamy dla portalu młodzieżowego między innymi. Dlaczego Pan nie przepada za dzisiejszą młodzieżą? Tam Pan coś wspominał o komórkach, kiedy starsi się bawią. Nie przepadam, a co mi młodzież obchodzi? Ja się zajmuję ludźmi, którzy są hospicją, wie Pan. Jak jest fajna, to jest fajna, jak nie fajna, to nie fajna. Ja tak sobie powiedziałem, chociażby po to, żeby Pani teraz to cytowała. No właśnie. Co mnie obchodzi młodzież? Ale dlaczego Pana nie obchodzi? Ma Pan znajomych młodych ludzi, takich 17-16-latków? Nie, to się zdarza, jak Antosia Turna czy Sebastian, który ilustruje moje książeczki. Zdarza się, że się spotyka bardzo mądrego, młodego człowieka. O tacy, jak sądzę, mnie tutaj otaczają. A normalnie to właśnie na narządach rolnych sobie grzebią w tych komórkach. Nie umieją po polsku śpiewać. Szczęście, żeby spotykać kogoś bardzo, ale to bardzo interesującego. A przecież nie trzeba mieć dużo lat, żeby mieć olej w głowie. Nieprawda. W ogóle społeczeństwo równo głupieje, w tym młodzież wychowywana na serialach. Nie mają marzeń. Boją się, że ich szef wyrzuci. Ciągle się czegoś boją. No. Mówią, że pracy nie mają. No jak może młody człowiek nie mieć pracy? No to, jedzie do Albanii albo w Bieszczady. Zawsze sobie coś znajdzie, ale jak siedzi na dupie u matki i czeka, żeby mu wybrała rzeczy i że on nie ma pracy, a weź się za siebie, najpierw popracuj nad sobą. Nie ma takiego zjawiska jak brak pracy. A poza tym młody człowiek tak naprawdę jeść nie powinien. Wystarczy, że będzie miał marzenia i że będzie kochał. To tyle. Wspomniał Pan o społeczeństwie, to ja bym chciała o tym naszym świdnickim społeczeństwie porozmawiać, bo od paru dni przygotowujemy studia festiwalowe, umieszczamy nasze materiały w internecie i do nas się pojawiają cudni polscy malkontenci, szczególnie ci internetowi. Tak, chciałabym Dobry. Zapytać Pana o to, czy taki festiwal, jak ten świdnicki festiwal reżyserii filmowej. No jeszcze sprawdzam. Dzisiaj powinienem coś wiedzieć. Pana zdaniem? Bardzo nam zależy na tym zdaniu. Dziękuję. Do usłyszenia. Adresuję to Pani do mnie. Trzeba zapytać ludzi, dla których to wszystko jest zorganizowane i dla których my przyjeżdżamy i dla których ja na przykład dzisiaj po południu występuję. Żadne pieniądze, które się daje na dobrą kulturę, ale powiadam dobrą, nie są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Każda złotówka wróci się w dwójnasób. Pieniądze wyrzucone w błoto to są seriale, to jest głupia polska piłka nożna. Ale Pan gra w tych serialach, Panie Janie. A co mam zrobić? Mam się kopać z koniem? Czy co, co mi Pani odmawia wykonywania zawodu? Lubię jechać na plan, popatrzeć na młode dziewczyny, napić się piwa. A poza tym to nie ja gram w tych serialach, tylko ktoś podobny do mnie, bo ja w tym czasie siedzę w garderobie. W jednym z... Nie musisz pierwszy zobaczyć, ma oczy. Nie, nie, on jest zaczytany. Jak śpiewam, to oczy. Ale lubię Pana, lubię najbardziej czytać Pana wywiady. Nie wcale książki, ale wywiady jakaś perełka. Ale młody się świetna, mimo wszystko. Czasy są ciężkie. Czasy były zawsze ciężkie. Dzień dobry, witam Państwa z Polanice Zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może Was to zainspiruje, mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. Thank you.
sobie popatrzył, jakich ludzi pan, jacy ludzie stawali dla pana drodze. To nie byli